Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. Słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Dialog setnika z Jezusem to jest przepiękny przykład modlitwy wstawienniczej i tej wiary w moc Jezusowego słowa. Setnik wierzy, że jak Jezus powie, to się stanie. I na tym właśnie polega wiara. Kiedy my wierzymy, że Jezus może, bo Jezus zawsze chce nam pomagać, ale brakuje wiary do tego, żeby pomoc Jezusa była skuteczna. Setnik mówi: Panie, nie jestem godzien. I to jest postawa człowieka świadomego swojej małości, słabości, a może nawet bezradności, zależności. I taka świadomość czyni otwartym na przyjęcie daru. Komu Bóg udziela darów? Słabym. Komu pomaga? Bezsilnym, bezradnym. Jak człowiek sobie radzi, to Bóg nie może mu pomóc, ponieważ człowiek nie otwiera się na pomoc. Nie otwiera się. Ja sobie poradzę. Ja wiem, jak to zrobić. No? Dobrze, wiem, jak to zrobić, ale mogę uwielbić Pana za to, że daje mi wiedzę, daje mi mądrość, daje mi umiejętność zrobienia tego. Reakcja setnika jest zaskakująca. Stwierdza, że nie ma potrzeby, by Pan przychodził. Jakby chciał powiedzieć: Panie, nie musisz przychodzić, Ty już jesteś. Nie musisz przychodzić do chorych miejsc, by je uzdrowić, bo Ty już jesteś w tych chorych miejscach. Zobaczmy, że tam, gdzie jest ludzka choroba, ludzka bieda, tam Jezus jest obecny. Nie musimy Jezusa przywoływać do chorych miejsc. On jest w naszych ranach, jest w naszych bólach. On jest też w naszych udrękach i strapieniach. Jest obecny. Pytanie, czy ja w to wierzę? Potrzeba tylko przed Nim te rany swoje odsłaniać, odkrywać. Uzdrowienie może dokonać się pośród wielkiego osamotnienia, wielkiej bezradności. Jezus uzdrawia słowem. Powiedz tylko słowa, mój sługa odzyska zdrowie. Uwierzyć w moc Jezusowego słowa, że ono daje uzdrowienie. Bardzo często jest tak, że my nie wierzymy w moc ludzkiego słowa. Na przykład, kiedy mężczyzna, mąż mówi do żony: kocham cię, to jej jakby wyrastały skrzydła. Jej się chce więcej dawać, więcej angażować, więcej ofiarować. I odwrotnie, kiedy mężczyzna słyszy takie wyznanie ze strony żony. Uwierzyć w moc ludzkiego słowa, ale też uwierzyć w moc słowa Jezusowego. Czym jest uzdrowienie? To jest spotkanie z czułością Boga, które przemienia nie same rany, ale sposób ich przeżywania. Często pewne problemy pozostaną tak, jak były. Na czym więc polega uzdrowienie? Na sposobie podejścia do swojej choroby, do swoich trudności. Ja już patrzę inaczej na problem. Ja patrzę z nadzieją, że razem ze mną tę trudność przeżywa ze mną
Jezus Chrystus.